Cześć, nazywam się Marysia Jaraszek. Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego to duży przywilej, ale też wiele obowiązków. By jak najlepiej wykorzystać szanse, które daje status OPP oraz dopełnić wszystkich terminów poszczególnych zadań, w tym odcinku przedstawię najważniejsze z dat. Do tego dnia rozliczają się podatnicy PIT-28, czyli firmy rozliczane ryczałtowo. Oni także mogą przekazać 1% podatku Twojej organizacji. To ostateczny termin wysłania deklaracji PIT do pracowników i urzędów skarbowych. Możesz do deklaracji dołączyć prośbę o przekazanie 1% podatku Twojej organizacji. Tego dnia mija ostateczny termin sporządzania sprawozdania finansowego. Do tego dnia rozliczają się podatnicy PIT-36 za działalność gospodarczą, PIT-36L za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo, PIT-37 za dochody uzyskane z tytułu umowy o pracę, zlecenie, dzieło, a także świadczeń socjalnych, PIT-38 za dochody uzyskane z giełdy i PIT-39 za dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. Tego dnia również kończy się kampania 1% za dany rok. Tego dnia upływa termin przyjęcia sprawozdania finansowego. Również 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym, za który odliczany jest 1% podatku, mija termin przesyłania do Urzędu Skarbowego numeru rachunku bankowego właściwego do przekazywania 1% podatku. Muszą to zrobić nowe OPP, które otrzymały status do 30 listopada danego roku oraz te, które zmieniły numer rachunku bankowego. W tym dniu upływa termin przesyłania sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego. To ostateczny termin umieszczania sprawozdań OPP w bazie sprawozdań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I dotyczy to organizacji, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy. Tego samego dnia mija też termin przesyłania sprawozdań finansowych do KRS i dotyczy to organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą. Do tego dnia należy umieścić sprawozdanie OPP w bazie sprawozdań Ministerstwa i dotyczy to tylko tych organizacji, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego. Do tego dnia minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszcza wykaz organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymywania 1% podatku. Warto też zapamiętać, że w tym okresie Ministerstwo Finansów publikuje wyniki 1% za ubiegły rok. Warto wtedy przeprowadzić ewaluację kampanii 1%. To ostatni dzwonek, by rozpocząć planowanie kampanii 1%. Do tego dnia należy zapłacić naliczone składki i przesłać deklarację do ZUS za poprzedni miesiąc. Do tego dnia do Urzędu Skarbowego powinna wpłynąć zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni miesiąc. Mija termin złożenia deklaracji VAT-7 i ewentualnej zapłaty podatku VAT za poprzedni miesiąc. A teraz zadam pytanie naszemu ekspertowi. Gdybyś miała dać tylko jedną radę organizacji pożytku publicznego, która ułatwiłaby jej przekonywanie ludzi do przekazywania 1% podatku, to jaka ona by była? Zachęcam Cię, żebyś pomyślał o kampanii 1% jako o kampanii. Czyli powinna mieć swój plan, powinna mieć swój budżet, początek, koniec, powinna mieć lidera, czyli osobę odpowiedzialną. Nieważne, czy wydasz na tą kampanię 5, 10 czy 15 tysięcy złotych, zaplanuj ją dokładnie. Zaangażuj wszystkie osoby w organizacji. Sprawdź, żeby Twoje działania były widoczne. Pomyśl sobie, ja robię teraz dużą kampanię. Darczyńca też to zobaczy, będzie widział, że prosisz go o coś ważnego. Druga rada jest taka, kampania zawsze kończy się podziękowaniem. I bardzo Was do tego zachęcam. Dziękujcie swoim darczyńcom, budujcie z nimi relacje. Podziękowanie jest mostem do następnej komunikacji, do następnej akcji, do następnej relacji. Mówcie, na co wydajecie ich pieniądze, rozmawiajcie z nimi jak z kimś bliskim, naturalnie i prosto. Przypomniałam najważniejsze daty związane z działalnością organizacji pożytku publicznego. Mam nadzieję, że ułatwi to planowanie działań Twojej organizacji.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na bankwiedzy.org.